dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Witam się z Wami w piątek, w piątunio. Wydawałoby się, że powinno być hurray, a u mnie jakoś tak mało jest hurray, bo za dużo się dzieje i powiem Wam, że masakrito, także u mnie ten piątunio nie jest aż taki radosny. Poza tym, że cieszę się, bo widzimy się dzisiaj z brygadą całą. Także dzisiaj będzie Tomasz z dzieciaczkami, także to jedyne, co mnie cieszy. Natomiast mam nadzieję, że nie pozarażam ich moim brakiem humoru, no niestety. Ale to akurat to mnie śledzi, ten wie. Sorry za hałas, ale otwieram sobie właśnie nowy produkt, słuchajcie, do pielęgnacji, gdyż... Czekajcie, nie zostawiłam, bo już nie, powiedziałam, że nie będę nagrywać, słuchajcie, Denek. Nie będę nagrywała Denka, zdenkowanych produktów, dlatego wyrzuciłam, ale dwa produkty od Asi, te z Deli, te dwa serum, tam było chyba hialuronowy, patrzcie, już nie pamiętam. No to tam był chyba kolagen i hialuron, coś takiego. No to właśnie mi się skończyły. No i teraz tak sobie przypomniałam, że przecież w przesyłce PR-owej z firmy Eveline był też ten produkt, czyli jest to nic innego jak 5% kwas glikolowy, 5% aktywny detoks, kuracja nawilżająca, niweluje skutki smogu, lala, sorry. Niwelować ma skutki smogu i zanieczyszczeń powietrza, opóźnia starzenie się skóry z kwasem hialuronowym, kwas migdałowy i Puri Detox. Także zobaczymy, zobaczymy. Ja teraz mam tylko i wyłącznie umytą twarz, także możemy śmiało sobie... O, i w takich właśnie, w takiej podobnej buteleczce miałam tamte dwa produkty, też z taką pipetką, także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dzisiaj zaczynam. Fajnie pachnie. Dzisiaj dopiero zaczynam to używać. Zobaczymy, jaka konsystencja. Podobna jak tamte wszystkie. No, taka żelowo, likwidowa, taka wodna. Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie, słuchajcie. Tak rześko. Więc zobaczymy, jak się spisze. Ale jest jednak takie gęściejsze. Bardziej gęste. Jest bardziej gęste, jeżeli chodzi o formułę, słuchajcie, niż sam kwas hialuronowy. Który wydawałoby się, że też jest przecież w takiej przeźroczystej, lejącej się konsystencji, ale jednak to jest takie, taką lepkość czujecie pod palcami, no. Także zobaczymy, jak się spisze. Tak jak powiedziałam, dzisiaj zaczynam stosowanie, ponieważ tamte oba mi się już skończyły. Dokładnie ten kwas hialuronowy skończył mi się wczoraj, a ten bielszy chyba, to był taki biały, o ile się nie mylę, i to był ten kolagen, skończył mi się wcześniej. No, on był jakiś taki mniej wydajny, ale fajne były to produkty, naprawdę fajne. Tutaj czuję lepkość, mam nadzieję, że ona zaniknie, bo chcę jeszcze zaaplikować jeszcze jeden krem. No, czujecie takie klejące. Trochę powklepujemy, także przychodzę do Was z vlogiem, bo po pierwsze sporo się mnie dzieje, więc trochę pogadam do Was. Po drugie nie mam głowy póki co do takich stacjonarnych filmów, więc wolę we vlogu po prostu wszystkim się z Wami tutaj podzielić i wszystko Wam opowiedzieć, pokazać i tak dalej, co u mnie. No, bo dużo się dzieje i powiem Wam, że moja głowa jest po prostu taka, przeładowana. Także uznałam, że to będzie dobra okazja do tego, żeby właśnie nagrać Wam vloga. Co Wam jeszcze powiem tak na starcie, bo na pewno poruszę Wam temat, co dostałam, czyli będzie jedna przesyłka znowu PR-owa, dlatego że firma znowu się do mnie odezwała, sklep wysyłkowy się do mnie znowu ponownie odezwał. Jest to już druga współpraca z tym sklepem i z tą firmą, z czego ja bardzo się oczywiście cieszę, jest mi bardzo miło. Jak to na vloga przystało, oczywiście przyszłam z kawą. Rzecz kolejna, to chcę Wam powiedzieć też, co nowego nabyłam. Nabyłam jedną rzecz, po którą jechałam i o której Wam nic nie mówiłam chyba w żadnym z filmików, bo chyba wtedy filmiku nie nagrywałam, chociaż już nie pamiętam. Jeżeli nagrywałam, no to po prostu się powtórzę. Zakupiłam z NYXa tą glitter primer bazę, tą taką bazę z NYXa rozsławioną pod cienie foliowe na brokat i tak, znaczy pod brokat.
pod brokat i tak dalej, a zakupiłam ją z myślą o paletce maksineczki, w której cień ten orchid jednak wymaga jakiejkolwiek mokrej bazy. Także to. Na pewno też przyjdę z jakimś makijażem wykonanym paletką maksineczki, to na pewno, ale na razie jeszcze sobie opracowuję, z którym by tutaj przyjść, bo można naprawdę tam zastosować niezliczoną ilość dosłownie makijaży tą paletką. Naprawdę jest ona świetna. I co dalej? Dalej jest sytuacja taka, że wczoraj, bodajże Wam nagrałam na Instastory, że w L tym lipcowym, o dziwo, bo ta gazeta musi, widzę, iść jakoś o jeden miesiąc do przodu, czyli teraz właśnie ja już ją wyrzuciłam, bo ja gazet nie zbieram, zakupiłam ją tylko i wyłącznie dla dodatku, czyli w tym lipcowym, czyli July, magazynie L, znajdziecie trzy tusze marki firmy Benefit i jest to dokładnie ten Roller Lash. To jest jedna opcja. Drugi to jest, tylko ja Wam pokazuję teraz moje produkty, nie te z gazety. Bad Gal Bank od Benefit. Ja tutaj mam tą opcję mini tuszu zakupioną na stoisku Benefit. Ja dałam za to chyba 10 funtów, także mniejsza trochę. To będzie taka, o, i nie z taką nakrywką, nie z taką zakrętką, tylko z taką prostą, więc taki będzie Bad Gal Bank oraz właśnie ten Day Real z Benefit. Także takie trzy tusze, opcje trzech tuszów macie teraz w gazecie, w czasopiśmie L, do czego ja Was zachęcam. Jeżeli by ktokolwiek pytał, który z tych trzech jest moim ulubionym, zdecydowanie będzie to Bad Gal Bank. O tym już wczoraj Wam pisałam. Kilka z Was napisało mi, z czego mega się cieszę, że zakupiłyście za moją rekomendacją i jesteście zadowolone, co mnie podwójnie, potrójnie, poczwórnie cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo właśnie na tym mają polegać moje rekomendacje, abyście nie były rozczarowane tym, do czego ja Was jakby nakłaniam. Dlatego ja staram się naprawdę polecać Wam produkty przeze mnie bardzo, bardzo mocno sprawdzone. Także Bad Gal Bank polecam serdecznie. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli macie ładne, długie, gęste rzęsy, to i z tych tuszów będziecie bardzo zadowolone. Ja tutaj, nie wiem czy pamiętacie, popełniłam błąd, gdyż kupiłam w kolorze brązowym, czego nie dopatrzyłam. Tak wygląda szczoteczka. Szczoteczka jest spoko, są one elastyczne. Także nie jest to zły tusz, ale tak jak mówię, no tutaj na przykład nie ma efektu wow, takiego jak przy tym tuszu. Ja zresztą może, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie będę go używać, dzisiaj chcę użyć ten. Dzisiaj będę miała make-up, no make-up. Jak widzicie, teraz nałożyłam tylko właśnie sobie te, nie wiem, to będzie serum. Czy ty jesteś serum? Kuracja nawilżająca. Więc nie jest napisane, że to jest serum, po prostu kuracja nawilżająca. Więc niech będzie. Przy zakupie, słuchajcie, właśnie tego NYXa, ale mam paplaninę. Przy zakupie tej bazy z NYXa dostałam próbki. Dostałam próbki. Pani się zastanawiała, którą z tych dwóch mi jakby dać. Oczywiście o próbki się upomniałam, no jak żeby inaczej. Także dostałam takie dwie. Tutaj mamy próbeczkę rozświetlacza. Nie wiem tylko dlaczego. Ja, mi się wydawało, że WhatsApp cały czas miał w jednym kolorze tą opcję rozświetlacza. Ja mam go w pełnowymiarowym produkcie i mam go w kolorze takim zimnym, a tu mam taki bardziej cieplejszy. Nie kumam, o co chodzi. Możecie mi napisać te, które się znacie. Ja nie gustuję ogólnie w Benefit, bo jest to droga marka. To nie tak, że po prostu jest mi jakoś szkoda na te produkty, ale ten rozświetlacz to po prostu jest hicior ponad hiciory. Ja go uwielbiam, tylko tak jak mówię, ten, który ja mam w pełnowymiarowym produkcie, gdyż jest on w takim odcieniu zimniejszym. A ten tutaj, o dziwo, właśnie jest w ciemniejszym, więc dajcie mi znać, czy Benefit miał WhatsAppy 2. Nie wiem, więc dostałam próbkę tego WhatsAppa. O, jeszcze jedną poprosiłam dla Klaudii. Wyprosiłam panią, czy dałaby mi po prostu dla mojego przyjaciela, dla przyjaciółki, słuchajcie, jeszcze jedną próbeczkę. Więc jakimś cudem dostałam. Oraz druga próbka to jest Goof Proof Brow Pencil. Ja już miałam chyba wszystkie opcje z tej serii i naprawdę sporo z niej mogę polecić, a na pewno tam były dwa. Ten właśnie chyba to był ten Goof Proof Brow Pencil i jeszcze coś było jednego, takiego w szczoteczce i to było też bardzo, bardzo fajne. No, ale nie pamiętam teraz, jak się to nazywało. Zabijcie mnie, to jeszcze było na starym mieszkaniu i to jeszcze było chyba bliżej
świąt, albo jeszcze przed świętami całkiem, także nie pamiętam, ale w tamtym roku to w każdym razie jeszcze było, jak ta seria była taka, taka, wiecie, taka rozpowszechniona, więc polecam, polecam Wam serdecznie, bo to są fajne produkty. No i co? Tak jak mówię, ja dzisiaj jestem make-up no make-up, jest godzina 9:14, ja za chwilę będę brykała do stoku, ponieważ mam znowu startę załatwiania spraw. Mam przygotowaną już tutaj moją torbę, torbę YouTube'ową oczywiście z, słuchajcie, z dokumentami, które muszę zabrać. Także dopijam kawę. Dopijam kawę, tak jak powiedziałam, zastosuję sobie leciutki makijaż, ale to będzie dosłownie naniesienie po prostu kremu CC, czyli tego Magic Skin CC od Eveline. Bardzo, bardzo fajny krem, tylko czekam, aż mi ta pierwsza warstwa wyschnie. Może właśnie zastosujemy sobie nawet i tą... Czekajcie, wezmę lusterko. Zastosujemy sobie tą Goof Proof. Ja zawsze myliłam te nazwy, bo one takie podobne wszystkie były. Pytacie też o efekt ust, więc efekt ust jest taki, jaki teraz widać. Teraz nie mam na nich nic. Ja co prawda wydawało mi się, brawo ja, po prostu polski język, trudna mowa, naprawdę, ostatnio zwłaszcza. Wydawało mi się, że jednak będzie ten efekt bardziej widoczny. A nie jest, nie jest. To znaczy, to nie jest tak, że nic nie widać, bo widać. Natomiast jakoś zupełnie inaczej u mnie się ten kwas rozkłada. I ja jestem już chyba raczej przekonana, że chyba już więcej nie będę ładować tego kwasu. Ja, jak widzicie, miałam 2 ml, czyli 1 ml, potem po 3 miesiącach, czy bodajże 4 prawie, dorabiałam ten teraz 1 ml. Więc tak wygląda efekt. Być może gdybym załadowała 2 ml jednocześnie, na pewno efekt byłby dużo, dużo bardziej widoczny, aczkolwiek tak jak mówię, ja widzę, ponieważ usta mam tutaj dość wysoko, jeżeli chodzi, dość wysoko, ale bardzo blisko od nosa, po prostu one są, widzicie, z boku, właśnie z boku to widać, że one są takie uniesione. I to mi się bardzo podoba, bo dzięki temu po prostu jak je pomaluję, to fajnie to wygląda, najzwyczajniej na świecie. Tak wygląda ta kredeczka, ja nie wiem, czy on się wykręca, czy po prostu... Czekajcie, bo ja nie wiem, zaraz pewnie zepsuję. Bo chodzi mi o to, czy to jest tylko tyle produktu? Nie jest to napisane, żeby coś kręcić, słuchajcie. Co tutaj jest? 7W2. Nie no, słuchajcie, chyba to jest tylko... No nie, to jest tylko tyle. Dupa blada. Spoko. Także pozwolę sobie delikatnie poprawić. Ja bardzo lubiłam ten produkt. Ja już Wam to mówiłam kiedyś, jak używałam namiętnie tej kredki. I powiem Wam szczerze, że ja nawet nie pamiętam, gdzie ja mam tą kredkę, ale jestem święcie przekonana, że jeżeli nie mam jej w kosmetykach, to tylko i wyłącznie jest znak tego, że musiała się roztopić w tej wodzie. W sensie, wiecie, no musiała po prostu gdzieś ulec mi wypadkowi w tym zalaniu. Bo ona na pewno stała na biurku, a wszystko, co stało na biurku, no niestety szlak trafił. Podratowałam tylko część rzeczy. Także ta kredeczka jest super o tyle, że jest ona, słuchajcie, przystosowana do każdego typu cery, skóry, oprawy oczu, karnacji i tak dalej, bo możecie sobie tutaj jakby tą kredeczką budować odcień, kształt i wszystko Waszych brwi. Ja ją uwielbiam. Ja ją uwielbiam i nie wiem, czemu o niej, szczerze powiem, zapomniałam. Może to przez ten natłok tych wszystkich tutaj tematów, które jednak koło mnie krążą i szczerze Wam powiem, że ciężko mi się naprawdę skupić na czymkolwiek innym niż właśnie tylko na tym temacie. Także dopóki ten temat nie zostanie zamknięty z moim domem, to będę taka rozlazła. Także mam nadzieję, że Wy mi też to wybaczycie, że nie będę tutaj już jakby emanowała radością i tak dalej. Nie ukrywam, że oczywiście umiem się cieszyć z pewnych rzeczy, ale uśmiech na twarzy jakoś ciężej mi w tym momencie przychodzi, najzwyczajniej na świecie, bo jestem cały czas jakby w tamtym temacie i mam jakieś tam obawy, co to będzie. No, ale o tym też Wam opowiem, bo nie każdy ma Insta, nie każdy był na bieżąco, nie każdy jest w temacie, więc na pewno w tym vlogu dowiecie się więcej szczegółów. Ten vlog podzielę Wam oczywiście, więc tutaj jeszcze dodam Wam pewnie do tej części, co teraz jadę do stoku załatwiać sprawę, dodam Wam coś o domu i oddzielę później w drugiej części, jakby pokażę Wam, co dostałam
w przesyłce i tak dalej, zrobię taki wam weekendowy, fajny jakiś pogadankowy vlog. Jeszcze widzę, że jeszcze chwilkę muszę odczekać. Jeszcze taka delikatniutka lepkość, ale coś czuję, że fajny będzie ten produkt, bo fajnie nawilża, fajne takie... No, czuję się jak po masce, jak po maseczce jakiejś. Dajcie znać, co będziecie też myślały o ustach moich. Nie używam zalotki, od razu wam mówię i dzisiaj stosujemy sobie pierwszy raz ten Roller Lash z Benefit z czasopisma L. Będziecie mogły na żywo zobaczyć sobie efekt. Ja wam polecam naprawdę te tusze, bo one są naprawdę dobre. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o moje marne rzęsy, to z tych trzech tuszów ja wam polecam Bad Gal Bang. Zresztą tak jak mówię na początku, że wam powiedziałam, że ja go już polecałam na Instastory, ponieważ jak pokazałam wam te czasopismo, to kilka z was poleciało i zakupiło po prostu ten produkt. Zakupiło te czasopismo z tymi produktami. Boże, Agnieszka, ogarnij się. Nie mogę, rozwalam się siebie samą, słuchajcie. Także jeżeli macie właśnie ładne rzęsy, to z tego będziecie równie zadowolone. Z tego Daily też będziecie zadowolone, aczkolwiek jeżeli chodzi o moje marne rzęsy i to, że są krótkie, tamta szczoteczka jednak czasami mnie gdzieś tam drapnie delikatniutko. Ale poza tym też jest dobrym tuszem. Także wszystkie trzy, które byście nie kupiły, będziecie, uwierzcie mi, zadowolone. Z tym, że wydaje mi się, że tym Dayreel jednak więcej się trzeba będzie namachać. Tutaj mamy jednak, jak widzicie, fajne nawet podkręcenie, co powoduje, że jakoś wydaje nam się, że tych rzęs jest więcej w ogóle. Jakoś tak, zobaczcie. Naprawdę bardzo fajny efekt. Słuchajcie, za 4,40 dziewczyny. Po prostu żal nie wziąć wszystkich trzech, uwierzcie mi. Po to, żeby po prostu mieć sobie w zapasie. Bo tak jak wam mówiłam, wersję mini zakupujecie za cenę 10 funtów, no to tutaj za cenę 10 funtów dodajecie 3 funty bodajże i macie, słuchajcie, wszystkie 3. Ja chyba tak samo uczynię, ja chyba sobie jeszcze dokupię jeszcze jedno albo dwa czasopisma, tylko po to, żeby właśnie mieć zapas tych tuszów. Także jeżeli chodzi o ten właśnie tusz, no to efekt możecie zaobserwować. Specjalnie po to też dzisiaj go używam. Filmie postaram się wam dodać, nie wiem, ale może nawet dziś. Dlaczego mówię może? Ponieważ znowu będę chciała wywalczyć coś z internetem. Opcja ta GiveGav odpada, ponieważ wycwanili się i niestety za dwie dychy już nie mogę załadować unlimited data, czyli nieograniczonego internetu. Niestety ta opcja jest już zdjęta. Ja wiedziałam, że jak będę gadać, to się gdzieś maznę. Spoko, standard. Dzisiaj chciała zakupić jakąś kartę SIM, na której będę miała nieograniczony internet i chcę to dzisiaj też załatwić, dlatego się trochę spieszę. No, spieszę się, bo będę musiała ten plik, który teraz wam nagram, będę chciała już zgrać. Dopowiem wam może gdzieś po drodze o sytuacji z domem. Także polecam wam też ten tusz, polecam, bo jest naprawdę fajnym tuszem. No i zobaczcie. Moje marne rzęsiska wyglądają przepięknie, przepięknie przy tym tuszu. Ja wam serdecznie go polecam, podobnie jak Bad Gal Bang. Numer jeden to Bad Gal Bang, numer drugi to, a trzeci Dayreel. Taka jest moja kolejność, jeżeli ja miałabym decydować się na któryś z tych tuszów. Jeżeli chodzi o usta, słuchajcie, to ja dzisiaj nie szaleję z niczym, po prostu najzwyczajniej, tylko tak myślę, który. Użyję sobie olejek z Eveline, wszystko z Eveline prawie i Benefit. Nie wiem tylko który, czy ten, nie wiem, ale nakładam sobie olejek, nie chcę dzisiaj nic mieć na, nie chcę żadnych kolorów, o. Jadę załatwiać tylko sprawy, więc ja nie potrzebuję być tutaj wysztyftowana, jak ja to mówię. Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną w tym temacie, jeżeli chodzi o dom. Bardzo wam dziękuję. Postaram się, żeby ten filmik był taki półgodzinny. Kolejny vlog też może półgodzinny. A obcinać będę w odpowiednim miejscu. No jak widzicie, teraz jest tylko olejek i kto mnie zna i w ogóle dłużej jest ze mną, no to na pewno widzicie różnicę w ustach, bo ja ją widzę, więc każdy musi widzieć, jak ja to widzę. I to jest mój cały makijaż, czyli brwi,
czyli rzęsy i czyli nawilżenie oraz, jak mi się uda zmieścić, krem CC, który za chwilkę, chociaż powiem wam szczerze, że nawet i bym tak pojechała, ale jednak chcę jeszcze zaaplikować sobie kremik. No i jeszcze ociupinkę. Nie wiem, czy to tak zostanie, słuchajcie, może to tak zostanie. Cholercia wie. Nie mam zielonego pojęcia. Olejki do ust biorę. Zobaczcie, jak ja je używam. Na pewno będę je zakupować i na pewno wam je gorąco serdecznie polecam. Cena 15 chyba, czy tam 17 zł, a są fantastyczne dla mnie. Dobra, zaaplikujmy sobie ten kremik. On fajnie ujednolica cerę. Tylko tak jak mówię, no kurczę, to jest jeszcze trochę lepkie. I tak nie bardzo wiem, czy na to mogę. No spróbujmy. Spróbujmy. Jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. No, także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za każdą pozytywną wiadomość, prywatną oczywiście, za każde pozytywne słowo, za chęć pomocy. No i przede wszystkim no, za wsparcie, za to, że czuję, że się martwicie, że są wśród was takie, które naprawdę szczerze mi kibicują, szczerze trzymają kciuki. Tym, które nie trzymają szczerze, no to niestety muszę was rozczarować, bo wasze życzenie się nie spełniło, gdyż póki co są dobre wieści. Także może następnym razem próbujcie dalej. O, masakra po prostu. Na te osoby to ja nie mam już po prostu słów. I nawet zresztą, gdybym je miała, to szkoda mi po prostu mojej mowy. Uwierzcie mi. Dla mnie takie osoby po prostu Bóg opuścił i ja nie mam tutaj co za dużo komentować. Ostatnio Doda fajne słowa powiedziała, że tylko Bóg jest w osobach, że Jezusa nosi, te osoby noszą Jezusa, które są empatyczne, które po prostu potrafią współczuć, które są ludzkie, które pomagają, które są dobre, które są wrażliwe i tak dalej. I powiem wam, że naprawdę się pod tym podpisuję, no, wszystkimi kończynami, serio, bo to jest prawda. Te osoby, które no niestety czyhają, czekają, tylko aż wam się noga podwinie, no to jak może w takiej osobie mieszkać Jezus? Znaczy wiecie, no teraz zaraz mi ktoś powie, Boże, co na gadania, ale wiecie, o co mi chodzi, no. Kto żyje w zgodzie jakoś z wiarą, mimo nawet jeżeli jest, nie wiem, wierzący, ale nie praktykujący, ale ja w Boga na przykład wierzę, no to właśnie o tym tutaj mówię. Jak ktoś, kto życzy komukolwiek źle, no może żyć w zgodzie z, nie wiem, z religią, z Bogiem i tak dalej. No nie, ja to zawsze mówię, że takie osoby po prostu Bóg opuścił. No, wcale mu się nie dziwię. Dobra, to jest moja cała pielęgnacja. Słuchajcie, to jest wszystko, co ja dzisiaj na siebie nakładam. Zgrywam za chwilę ten plik. Będę do was pogadowywać jeszcze w trakcie dnia. Tak jak mówię, może coś jeszcze wieczorem, może coś z brygadą. Nie obiecuję. Po prostu nie mam żadnego pojęcia. Jadę teraz załatwiać sprawy. Też wam opowiem w drugiej części, jakie to sprawy. Bo tak jak mówię, no już jest 23 minuty, gadam. Jesus Christ. Także pakuję rzeczy, polecam wam te pomadki, te błyszczyki, polecam wam kremik, ten naprawdę CC świetnie wyrównuje kolory cery i czasami naprawdę, jeżeli nie macie żadnej skłonności do jakiejś niedoskonałości, nie macie żadnych wyprysków i tak dalej, i tak dalej, to polecam go jako Polecam wam stosować go jako takiego bardzo leciutkiego podkładu, ponieważ on świetnie wyrównuje koloryt i wyraźnie jest napisane, że może być używany jako podkład. Także super. Dajcie mi znać, te, które znacie się na Beneficie, czy oni mają dwa odcienie, czy po prostu kwestia tego, że w miniaturce jest co innego niż w pełnowymiarowym produkcie, bo ten fakt mnie zdziwił. No i oczywiście temat tuszów polecam wam zakupić czasopismo L. I tyle. I tyle. Aha, no i oczywiście dam wam znać za jakiś czas o tym Active Detox, czyli o tej kuracji nawilżającej również z Eveline. Póki co fajne uczucie, fajna aplikacja, pierwsze wrażenie naprawdę spoko. Dość długo tylko jest takie lepkie, ale mi to w zupełności jakby nie przeszkadza. Zupełnie mi to nie przeszkadza. No, a taki jest efekt tuszu Roller Lash. Ja chyba zakupię chyba jeszcze jeden ten, bo ten jeszcze mam cały i zakupię go sobie za dyszkę na pewno.
A za Daily Reel jakoś zbytnio nie tęsknię. Okej, poprawiam usta, bo standardowo muszę to zrobić. Po prostu zjadam te błyszczyki, zjadam centralnie. No i co? I ja teraz zrzucę ten plik, później się jeszcze do Was odzywam. Życzę Wam przemiłego dnia, coś już mnie jak zwykle drażni w oku. No, także trzymajcie kciuki, jadę załatwić dwie sprawy, o których powiem Wam później, jak będę opowiadała Wam. W jednej części opowiem Wam całą sytuację o mieszkaniu, o domu. Tak sobie to rozplanowałam, że to Wam fajnie popodzielam jakoś tak, żeby nie było, wiecie, nieładu i nieskładu. Okej, tymczasem ja się z Wami żegnam, przynajmniej na chwilę i odzywam się do Was niebawem. Buziaki, miłego dzionka.